Martyr to po grecku męczennik, ale też świadek, świadek. I kiedy Jozue staje przed ludem i wzywa ich do takiej deklaracji, to jest też świadkiem, ponieważ pytając lud zebrany, lud wybrany, lud, który został wyzwolony z niewoli egipskiej, ten lud stoi i dobrze wiemy, że on jest chwiejny, on jest chwiejny. I zrobili cielca, i wiele razy się buntowali, i wątpili w to, że można wejść do ziemi obiecanej, cofnęli się, już stojąc u progu tego kraju, który Bóg chciał im dać, mlekiem i miodem płynącego. W ten chwiejny naród, w to chwiejne serce jest włożone też świadectwo tego wodza, tego, który stoi na czele ludu i mówi: ja sam i mój Pan chcę, i mój dom chcemy służyć Panu. Ja sam i mój dom chcemy służyć Panu. Daje świadectwo, że oto ja chcę służyć i mój dom Panu. Nie wiem jak ty, siostro i bracie, ale ja i mój dom chcemy służyć Panu. I święty Maksymilian dał świadectwo. Dobrze wiemy, jak wielkich dzieł dokonywał ten człowiek. Jak bardzo naznaczony został Bożą łaską. Rycerz Niepokalanej był wydawany w miliony egzemplarzy. Miłujcie się chyba więcej. Ale to w wszystkich językach. Zobaczmy, że to jest jakiś charyzmat, który daje Bóg. Daje charyzmę. I te wielkie dzieła gdzieś po świecie i w Japonii, ale też przenikające na taką codzienność, przenikające na codzienność. Dzisiaj, kiedy właśnie modliłem się na brewiarzu, to pomyślałem, że ja też jestem jakoś dotknięty przez Maksymiliana Świętego. Pochodzę z małej miejscowości na Białostoczyźnie, z Dąbrowy Białostockiej. To jest takie małe miasteczko. I tam kościół był budowany, gdy były jeszcze zabory, kończyły się, przez księdza Fordona, sługę Bożego, ksiądz Fordon. I okazało się, dowiedziałem się o tym, że ksiądz Fordon był spowiednikiem, gdy przebywał w Grodnie, był spowiednikiem Maksymiliana Kolbego, który wtedy też tam przebywał. Później budował mój kościół parafialny, w którym ja się modlę. I myślę, że każdy z nas może powiedzieć jakieś takie świadectwo, gdzie dotknął obecności kogoś, że to go przemieniło, że jakieś spotkanie. Pamiętam, kiedy po święceniach kapłańskich jechałem autostopem przez Polskę, chciałem pojechać właśnie też do Zabawy, do błogosławionej Karoliny. I jechałem autostopem już blisko tam, gdzieś koło Wałrudy, chyba właśnie na tą drogę krzyżową, żeby odwiedzić to miejsce męczeństwa błogosławionej Karoliny. I podwoziła mnie młoda dziewczyna samochodem. Wtedy były nawałnice, burze były w Polsce, przechodziły. I zagadnąłem też o tym. Ona mówi: proszę księdza, u nas nic się nie stało, bo nas tu chroni Karolina. Młoda dziewczyna to powiedziała. Nie po to, żeby odpowiedzieć na katechezie, dostać piątkę czy szóstkę. Powiedziała tak, jechała samochodem i tak czuła. Takie świadectwo, takie świadectwo. W moim sercu na przykład zapadło takie też świadectwo, kiedy jeszcze pracowałem jako inżynier w Poznaniu. Przechodziłem tam też między innymi kurs przedmałżeński u pana Jacka Pulikowskiego. Pozdrawiam. Przydaje się cały czas, naprawdę. Do tej pory mam nagrania z kościoła świętego Rocha. Tak, tak. Takie koneksje. Z Maksymilianem, z Pulikowskimi. I wracałem z jakiejś delegacji, wtedy pracowałem jako taki handlowiec, inżynier i jechałem sobie drogą i obok gdzieś szła taka dróżka polna. Jechał chłopiec rowerkiem. Jechał chłopiec rowerem, zatrzymał się przy krzyżu, zdjął czapkę, się przeżegnał.
Nikogo nie było. Nie? Pan Bóg widział to, ja to widziałem. W moim sercu pojawiła się radość taka, nie? Że przecież babcia go nie przyjmuje. Teraz tu proszę zatrzymać się, tu przyjrzałem się przy krzyżu. Nie? Nie było babci, dziadka, który go tam za ucho prowadził czy za rękę. On sam z siebie to zrobił. Sam z siebie to zrobił. Takie świadectwa, słuchajcie, nie wiemy, kiedy komuś pomogą. Moje proste świadectwo wiary, moja prosta rozmowa, jakieś stanięcie po stronie Boga, jakiś taki mały gest, kiedy będę miał, nie wiem, znaczek na samochodzie chrześcijański, kiedy będę miał krzyż na sobie, na piersi, na plaży, czy medalik, szkaplerz, prawda? Kiedy będę miał koszulkę jakąś z napisem, kiedy będzie mi leżała książka jakaś z tytułem chrześcijańskim, czasopismo, kiedy się przeżegnam przed posiłkiem, już nie mówiąc, że w fast foodzie, prawda, bo to dla bezpieczeństwa, nie wiadomo, co tam się spożywa, tak, Boże chroń, prawda, też przy okazji, już nie tylko z pobożności takiej, prawda, dziękczynnej. Właśnie takie prosty znak jakiś, który czynimy, prosty znak, przyznanie się, ja sam i mój dom chcemy służyć Panu. Nie wiem jak wy, nie wiem jak tamci i tak dalej dookoła. Ja sam i mój dom chcemy służyć Panu. Przyjechałem do was z takich wakacji z Bogiem, z Zakopanego, z moją parafią. Pojechaliśmy, kilkanaście osób nas było. I wczoraj rozmawiałem właśnie z jedną osobą z tych rekolekcji, że są trudności w rodzinie, no chyba w każdej podobne są trudności, że jedna z osób bardzo neguje wiarę w Boga, Kościół i wszystko, co jest z tym związane. I co tu robić? Co tu robić? No, przede wszystkim modlić się i przede wszystkim pamiętać o tym, kim się jest. Że jest się tym, który ma kochać i dawać proste świadectwo. Na tysiące różnych pytań i dylematów możemy nie znać odpowiedzi. Ktoś może nas zarzucić różnymi gorszącymi faktami dotyczącymi księży, kościoła, historii kościoła, tego czy tamtego. Może próbować nas zaszachować, ale to, czego nie można mi odebrać i tobie, siostro i bracie, to jest radość ze spotkania z Jezusem. I to jest największy argument mój wiary i twój. Tak mi się wydaje, że ja spotykam się z moim przyjacielem i to daje mi radość. Rozumiesz? To jest mój pokój. To jest moje szczęście. Ja jestem szczęśliwy, bo szczęście jest chyba największym pragnieniem człowieka i argumentem wobec tego. Kolor czerwony dzisiaj, prawda, jako męczennik, święty Maksymilian, to jest też kolor miłości. Kolor miłości. I męczeństwo jest z miłości. Nie dlatego, że ktoś musiał, to umarł, ale dlatego, że kocha. Tak uczynił święty Maksymilian, kiedy wyszedł właśnie w tym obozie śmierci, żeby, jak napisał, jak powiedział o nim święty Jan Paweł II, żeby upomnieć się o prawo do życia. Upomnieć się o prawo do życia w miejscu zagłady, w miejscu śmierci. Upomnieć się o prawo do życia. I to był wyraz miłości. Miłości do człowieka i do prawdy. Do prawdy. O życiu. Prawdy o życiu. Że jeden drugiego nie ma prawa zabijać. I ta miłość poprowadziła go do tej ofiary. Są na naszych rekolekcjach, tak jak kiedyś miałem tu szczęście być już na rekolekcjach, właśnie dzisiaj też wiem, że są rodziny. Są rodziny, są dzieciaki. I nie da się zmusić do tego, żeby ktoś ofiarnie zajmował się drugim. Można mu zapłacić, pilnować go, prawda? Można rozliczać go z kamerą, wstawić i później wyciągać konsekwencje, ale to nie będzie to, co daje miłość. Widziałem kiedyś taki rysunek, który miał być no, śmieszny. Miał być śmieszny. Sprawdź, czy chcesz być rodzicem. Nastaw sobie budzik co 15 minut w nocy, bierz poduszkę pod pachę i chodź i śpiewaj do poduszki. Zawieź sobie wydrążoną dynię z wydrążonym otworem, rozbujaj na sznurku i chciej trafić łyżką
z jedzeniem w ten otwór, tak? I tym podobne różne chwyty, prawda? Że chodź przez całą noc z poduszką i próbuj nie zasnąć i mówić do tej poduszki. No, wydaje się to zabawne, ale oczywiście jest to fałszywe, to jest nietrafione. Bo ani poduszka, ani dynia to nie jest żyjący człowiek, którego tym bardziej urodziła ta osoba. Kiedy przychodzi prawda o życiu, kiedy przychodzi żywa osoba, kiedy przychodzi człowiek, to przychodzi miłość. I ona sprawia, że człowiek robi rzeczy nadnaturalne, nadnaturalne. Nikt z nas, taki, prawda, gdzieś tam wyrwany ja, taki prosty człowiek, gdyby mi kazali przez miesiąc nie spać w nocy, tylko wstawać, ja bym zwariował po prostu, nie? Bym udusił kogoś, zastrzelił, prawda, albo coś bym, prawda, popełnił jakiś zły czyn. Bardzo. A Bóg daje miłość taką moc, że ci ludzie nawet potrafią się czasami uśmiechać. To jest nadnaturalne, nadnaturalne. To jest łaska, łaska stan, można by powiedzieć oczywiście. Bóg daje miłość, która przekracza granice natury. I dał taką miłość świętemu Maksymilianowi i męczennikom i każdemu świadkowi. I tobie i mnie chce dać miłość taką, żeby dzisiaj być świadkiem. Bo dzisiaj każdy, właściwie dobrze to wiemy, kto staje po stronie Chrystusa i prawdy, musi być gotowy na męczeństwo. To nie znaczy, że ci i czy mi utną głowę. Na razie nie. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale na pewno jest to męczeństwo od takiego kłucia szpilkami codziennego. Od tych ironicznych uśmiechów. Od tych pogardliwych wyrazów twarzy. Kiedy ja idę w sutannie, tak, a staram się chodzić w sutannie, jeździć rowerem w sutannie i tak dalej, i zaczepiać ludzi, tak złośliwie mówię, szczęść Boże. No i szczęść Boże, prawda? I oni tak są zszokowani troszeczkę. Co tutaj? Hasła, jaki odzew? Dzień dobry, nie? No? To pół punktu, nie? Jeszcze w dzień. Ale już wieczorem zero, prawda? No na pewno nie tak. I tak dalej. Niektórzy są głuchoniemi, nie usłyszą nic, prawda? Idzie obok, tak, twarz do przodu. Ale jednak reagują gdzieś tam trochę, prawda, jest. No to jest moje błogosławieństwo, prawda? Szczęść Boże, szczęść Boże. Tobie szczęść Boże, człowiek. Kiedyś tak ludzie się mijali, tak mówili. Nie mówiło się dzień dobry generalnie. Babcia mówiła, wchodziło się do domu pochwalony Pan Jezus. I już. Ale co mam na myśli? Mam na myśli to, że wy jako ludzie jesteście świeccy, prawda, powołani do tego. Do tego, żeby przyjąć tą propozycję Jezusa Chrystusa, żeby być razem z Nim. Męczennikiem i świadkiem. Świadkiem miłości. Nie jesteśmy cierpiętnikami. My jesteśmy miłośnikami. Miłośnikami Boga i drugiego człowieka. Miłośnikami prawdy. Prawdy jesteśmy miłośnikami. Jak mówił błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego brat mieszka w sąsiednim bloku od mojej miejscowości. Prawda kosztuje, za prawdę się płaci. Za prawdę się płaci. Plewy nic nie kosztują. Dzisiaj śpiewaliśmy psalm 16. Może kojarzycie, że ten psalm był śpiewany też podczas uroczystości beatyfikacji błogosławionej Karoliny. Ten psalm. Nawiązał do niego święty Jan Paweł II. To jest właśnie ten psalm, który mówi o pewnej walce takiej. Walce. Zachowaj mnie Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Dalej kończy się. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Nasze życie tutaj nie jest po to, żeby zachować biologiczną jakąś sprawność i giętkość naszych ścięgien. To wszystko się rozpadnie. Życie nie jest po to, żeby egoistycznie grabić do siebie. Dobrze wiemy, że egoizm to jest przeciwieństwo miłości, nie nienawiść, bo nie mówimy tu o emocjach, mówimy o decyzji, o stanie, o postawie człowieka, postawie, benewolencja. Kiedy Włoch się zakocha, tudzież Włoszka,
to może powiedzieć ti amo, ale też powie, jak jeszcze? Ti voglio bene. Ti voglio bene. Czyli chcę twojego dobra. To jest pewna definicja miłości. Chcę twojego dobra. A egoizm chce mojego dobra twoim kosztem. Chcę mojego dobra twoim kosztem. I spotyka się dwóch egoistów i są rozczarowani. Jeden drugiemu nie chce służyć. Jest bieda, bieda. Dlatego my uczymy się tej ofiarnej miłości w różnych drobnych gestach. Uczymy się, dojrzewamy. Nie wiemy do jakiego momentu. Kiedy będzie trzeba dać świadectwo. Trzeba je dawać codziennie. Ale kiedyś może przyjdzie taki jakiś ważny moment. Stanąć będzie po stronie Boga i prawdy. Być świadkiem. Być świadkiem. Właśnie potwierdzić to, że kocham i że to daje mi szczęście. Masz prawo kochać Boga. Ja mam prawo kochać Boga. Mam prawo wierzyć. Mam prawo do tego. I mam prawo być szczęśliwy z tego powodu. I mam prawo to powiedzieć. Podzielić się moją radością. Być świadkiem tego. Siostry i bracia, wzywa nas do tego dzisiejsze świadectwo świętego Maksymiliana. Miłość, która przekazuje życie. Miłość, która umacnia tych, którzy na to patrzą, na tą ofiarę. Ofiarna miłość, gdy patrzymy na nią, ona dodaje siły. Kiedy widzimy małżonków, którzy są w podeszłym wieku i się kochają, są razem, trzymają się za ręce. Kiedy widzimy matkę, która się troszczy, kocha. Kiedy widzimy opiekunów, wychowawców, którym zależy. Kiedy jest ta miłość? Kiedy jest to świadectwo? Ruch czystych serc. Wspólnota ludzi, która tutaj tworzy piękny czas rekolekcji, takiej jedności, te wieńce, prawda, wianki, które mamy. Znaczy, ja nie mam akurat, ale może dostanę. To jest na pamiątkę. To jest właśnie coś, co też ma pokazywać, że nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami. My się rozjedziemy niedługo. Każdy do siebie. Nie będzie tak łatwo. Nie będzie, prawda, pięknych piosenek, klaskania i w ogóle obok mnie człowiek, który powie, ale super jest Pan Jezus i w ogóle i teat Józef, nie? Nie będzie, nie? Będzie może coś innego. Będzie bluźnierstwo, tak jak u mnie w Poprawczaku. No, nie ma takich pioseneczek, nie? Są inne pioseneczki. Nie, uczyłem się łaciny przez 3 lata w seminarium, bardzo lubię, ale okazało się, że tam jest inny dialekt łaciński. Kuchenny, podwórkowy, taki. No i też trzeba było jakoś tam ucho przyzwyczaić, prawda? I starać się do tubylców przemówić ich językiem też. Taka inkulturacja trochę, prawda? No. Nie będę może już tutaj na kazaniu opowiadał, jak to dialog przebiega, bo nie wypada w tym świętym miejscu. Chcę powiedzieć o mojej radości, że jestem tutaj z wami. Chcę powiedzieć, że cieszę się, że jestem z księżmi, że mam z kim porozmawiać, wesprzeć się w wierze, że wiem, że są tutaj ludzie, którzy od lat służą na rekolekcjach, że budują dobro Kościoła. I wiem, że Bóg zaprasza kolejne pokolenia. Ciebie, siostro i bracie, żebyś ty też był świadkiem, żeby miłość poszła dalej, żeby prawda poszła dalej w świat, w życie kolejnych ludzi, żeby serce zostało napełnione mocą doświadczenia przeciwko złu, przeciwko kłamstwu, przeciwko braku moralności i wartości, że Bóg zaprasza ciebie i mnie, byśmy dalej byli świadkami w towarzystwie tak wielu wspaniałych świadków świętych. Amen.